Słowa Ewangelii według świętego Marka. Po swym zmartwychwstaniu wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił 7 złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku i płaczącym. Oni jednak, słysząc, że żyje i że ona go widziała, nie chcieli wierzyć. Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli na wieś. Oni powrócili i oznajmili pozostałym, lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym 11, gdy siedzieli za stołem i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli go zmartwychwstałego. I rzekł do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Jezus ukazuje się kobiecie, która doświadczyła głębokiego uzdrowienia, wolności od panowania nad nią złych duchów. Ludzie uzdrowieni są otwarci na to, co Boże. Przyjmują z zaufaniem, wierzą, ponieważ już doświadczyli mocy Bożej w sobie. Doświadczyć Boga to doznać uzdrowienia. Kiedy Jezus wchodzi w życie człowieka, człowiek idzie tam, gdzie zostanie posłany. Nie rozważa, czy mu się to opłaca, albo co z tego będzie miał. Samo posłanie przez Pana jest nagrodą, ubogaceniem, szczęściem dla tego, który chce tego samego, czego pragnie Bóg. Uczniowie Jezusa nie doznali uzdrowienia, uwolnienia od złych duchów, jak Maria Magdalena. Ich życie nie doznało głębokiego wstrząsu, a tym samym duchowej przemiany, jak tej kobiety. Smutek i płacz są owocem ich niewiary w zmartwychwstanie. Maria Magdalena nie była dla nich wiarygodną osobą, dla wieści, z którymi przyszła. Czyż Jezus mógł się posłużyć byłą prostytutką dla oznajmienia swoim uczniom, iż prawdziwie zmartwychwstał? Jeszcze nie znali do końca Mistrza. Nie poznali Jego serca, Jego miłosierdzia. Dlaczego Jezus miałby posłużyć się kobietą? Dlaczego ona stała się Jego posłańcem? Ponieważ już przyjęła Jego miłość w uzdrowieniu. Uzdrowiony pójdzie wszędzie tam, gdzie Jezus go pośle. Dlaczego? Możemy powiedzieć, że uzdrowionego miłość Boża niesie. Jezus działa przez słowa innych. Ma swoich posłańców, tych, którzy dla nas bywają wielkim zdziwieniem, zaskoczeniem, a nawet szokiem. Nie dowierzamy osobom z najbliższego kręgu. Czasem nazywamy ich nawiedzonymi, którym coś się w głowie poprzestawiało. Patrzymy na nich jako na osoby niewiarygodne, ponieważ mają określoną przeszłość. Zdrady małżeńskie, życie bez ślubu kościelnego, złe prowadzenie się, niechodzenie do kościoła, brak codziennej modlitwy. Jezus wybiera niewiarygodnych w naszych oczach, w naszym odczuwaniu i rozumieniu, aby uczynić wiarygodnym swoje zmartwychwstanie w tych, którzy tyle lat Go słuchają, tyle lat w Niego wierzą, tyle lat za Nim chodzą. Jezus nie rezygnuje, nie poddaje się uporowi uczniów. Walczy o nich. Zmartwychwstanie jest największą prawdą, fundamentem naszej wiary. Bez Niego budowanie wiary nie ma sensu, jest nietrwałe. Zarzut, który Jezus stawia uczniom, jest mocny. Brak wiary i upór. Nie ruszyli się z miejsca. Nie szukali Pana. Nie prosili Go, aby im się objawił. Lecz to, co każdy z nas potrafi
uczynili i oni. Brak wiary i upór. To jest szeroka brama i szeroka droga. Bez wysiłku, bez walki, bez uporczywego pukania do serca nauczyciela. Uczniowie, którym Jezus zarzuca brak wiary, równocześnie udziela posłania do głoszenia Ewangelii. On stawia na słabych, zawodnych, rozczarowujących swoją postawą, słabych w wierze, czasem wycofujących się w chwilach zagrożenia i zamykających się w sobie. Dlaczego tak? Ponieważ to oni są najbardziej podatnymi na przekazanie dobrej nowiny. Przez słabość dorastają do tej miłości, która jest męczeństwem.